Czy ten program Zdrowe Love, on już wszedł do jakiejś szkół w Polsce? Tak, znaczy on jest w tej chwili forsowany w Gdańsku od 2 lat. Mimo tu naszych działań, mimo informowania wojewody, mimo informowania posłów, mimo informowania kuratorów oświaty, jest po prostu forsowany przez władze miasta Gdańska. A ponieważ dyrektorzy są podlegli prezydentowi miasta Gdańska, no to czasami udaje się w niektórych szkołach to przeforsować. A w jakich szkołach? W ilu szkołach powiedzmy? Na razie to było w 8 szkołach. W 8 szkołach przeszło 200 dzieci brało udział. Także nie ma chętnych za bardzo też na ten program, bo on jest oczywiście po godzinach. Natomiast jak próbuje się tego organizować w godzinach szkolnych, to oczywiście my informujemy kuratorium oświaty, żeby takich rzeczy nie było, żeby kosztem lekcji na przykład się odbywały. Bo co rodzice na to? W większości. Większość rodziców nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. W Polsce większość rodziców nie zdaje sobie zagrożenia. Te programy nie wchodzą tylko do szkół. Czasami rodzice wysyłają dzieci na jakiś obóz, jest edukatorka, i ona mówi nastolatkom, chłopakom, słuchajcie, w życiu trzeba wszystkiego spróbować. Raz jak spróbujesz z kolegą, to jeszcze nie jesteś gejem. Jakie są konsekwencje tego, tego forsowania na ślepo programów WHO-owskich, które przychodzą ze środowisk, które znacznie gorzej sobie radzą niż Polska pod względem edukacji seksualnej? Te programy zachodnie oparte są o pojęcie seksualności dziecięcej. Mówi się tam bardzo wyraźnie o prawach seksualnych dziecka, prawach między innymi do informacji seksualnej. Znowu widzimy to wyrwanie z kontekstu. Ale co jest ważne, że te same postulaty, tak, nieograniczonej seksualności dziecka, tak, nie mówi się o tym, że tam dziecko się rozwija seksualnie, tylko że już jest seksualne, tak. One pojawiają się w żądaniach środowisk pedofilskich. Europa pozazdrościła może krajom arabskim w związku z tym. I chce to przenieść jakoś może na jakąś płaszczyznę prawa, no bo... Znaczy, to jest pewna zbieżność wątków i tego trzeba być świadomym, że za tym wszystkim stoją lewicowa koncepcja, tak, takiej nieograniczonej seksualności, zupełnie bzdurna, antyzdrowotna, to trzeba powiedzieć, tak? To jest trochę taki marksistowskie wskazanie przymusu szczęścia widzianego oczami chorej ideologii Marksa. Są absolutnie zbieżne wątki. Tak mi się to kojarzy, no w każdym razie. Są zbieżne wątki i proszę sobie wyobrazić, że na świecie, w kilku krajach na świecie, bo my jako Instytut ONA i ON opublikowaliśmy taki raport, dlaczego na świecie wzrasta liczba osób LGBT, pojawiają się już statystyki na porównywalnych metodologiach, gdzie wzrasta ilość młodzieży, która się deklaruje jako LGBT, w tym zwłaszcza takiej najmłodszym sektorze, które się określają zwłaszcza jako osoby biseksualne. To można się pokusić o wniosek, że tu tak naprawdę chodzi o promocję, że widzimy skutki promocji, że młodzież po prostu jest zachęcana. To ja spróbuję, tak? Drugą jeszcze ważną kwestię, którą chcę poruszyć, jeśli mogę, to kwestie spadku liczby ludności. Niedawno też publikowaliśmy taką prognozę, która ukazała się w magazynie Lancet na 2100 rok. Proszę Państwa, Polaków będzie, uwaga, według tej prognozy, w najlepszym scenariuszu 15 milionów, a jeśli zostaną zrealizowane cele zrównoważonego rozwoju, które obejmują też tą edukację seksualną, będzie nas tylko 13 milionów. Statystyki GUS mówią, że prognoza GUS, przepraszam, mówi, że w 2050 Polaków w najlepszym razie będzie 33 miliony albo 24 miliony. W 2050. A tam mamy 2100, więc wydawałoby się, że wszystkie kraje europejskie powinny nagle bić na alarm, to róbmy coś, tak, róbmy coś, żeby stymulować dzietność. Róbmy coś, żeby mówić do młodym ludziom, jak to wspaniale jest zakładać rodzinę, jak wspaniale jest mieć dzieci, tak. A tymczasem mówi się, że jest wszystko jedno, czy masz żonę, czy męża, czy jesteś z kimś w stałym związku, czy nie, ile masz partnerów seksualnych. No to jest po prostu nie tylko niezdrowe, to jest nielogiczne wręcz. A czy są jakieś ruchy na świecie, które dostrzegają to zagrożenie i próbują się organizować i bić na alarm? Oczywiście, że są organizacje prorodzinne w większości krajów zachodnich. Natomiast umówmy się, na przykład te organizacje pro-LGBT na przykład, one dostają olbrzymi sponsoring, tak? Wprost na przykład z Komisji Europejskiej.
To są olbrzymie środki, olbrzymie programy grantowe. Też mamy, zapraszam do infografik, zakładka finanse na stronie Instytut ONA i ON. Tam podajemy dokładnie dane ze źródłami. Instytut ONA na i ON, tak? Infografiki. Można to zobaczyć. Jaka jest dysproporcja? A w polskich, jeśli chodzi o polskie organizacje prorodzinne, my dopiero w tym roku dostaliśmy jakąś tam pierwszą porcyjkę jakichkolwiek grantów, tak? Polskie uczelnie nie ma żadnych programów grantowych, które byłyby na rodzinę skierowane. Gdybym miał te nowe programy streścić jednym zdaniem, to musiałbym się posłużyć wypowiedzią generała SS Martina Bormana, który powiedział w czasie wojny: płodność Słowian jest niepożądana, niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Im więcej, tym lepiej. I to jest jedno zdanie, które najlepiej odzwierciedla, co jest sednem tych programów. I tutaj ja sobie pozwoliłem dokonać pewnych takich porównań dokumentów III Rzeszy z programem Zdrowelowe. Zdrowelowe. Zwierzchnik SS Heinrich Himmler powiedział: należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać na koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. No i zaglądam do programu Zdrowelowe. Część czwarta, strona czwarta, można przeczytać. Przejdź do aspektów społecznych i ekonomicznych związanych z rodzicielstwem. Zapytaj, z jakich powodów mogę nie chcieć dzieci? Ile kosztuje dziecko? Pielęgnacja, wyprawka i tym podobne. Dopytaj, co gdy dziecko choruje. I tak w zasadzie co chwilę mam odnośnik, tak? Tutaj mam dokument niemiecki, tu mam Zdrowelowe. I podobieństwa. Wszystkie środki, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. To znowu jest sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. Dokument z 1939 roku. I dalej mamy: homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Czyli taką tolerancję się już wprowadzało wtedy. Na terenach polskich, bo oczywiście Niemcy u siebie sadzali homoseksualistów do więzienia. A za jakie pieniądze ten program Zdrowelowe w Gdańsku jest wprowadzany do szkół? Oczywiście za pieniądze miasta Gdańska. Niby to ma program, który ma niby wspomagać właśnie rozrodczość dzieci, czyli to jest... Dokładnie tak jak za Urbana, czyli program, który de facto ze statystyk, jak Państwo mówicie, wynika, prowadzić będzie do ograniczenia... To jest program in vitro i przy tym program edukacyjny, przy tym programie in vitro taki jest właśnie dla młodzieży. Dzietności nazywa się programem, który ma zwiększyć liczbę dzieci. Tak, ma zwiększyć liczbę dzieci. Tylko niestety tutaj... Dokładnie tak jak w komunie. To są właśnie te kwestie związane z seksualnością dziecka, tak? Ale też niedopasowaniem do etapów wiekowych. Ja to bym chciała jako psycholog zwrócić uwagę, że znacznie za wcześnie mówi się o tych kwestiach związanych z seksualnością. I w standardach WHO możecie Państwo sobie ściągnąć ten podręcznik, bo on jest po polsku dostępny. Na stronie tego niemieckiego biura, są tak zwane matryce, gdzie się rozpisuje na poszczególne etapy wiekowe, o czym się te dzieciaki mają uczyć. I tam się po prostu otwiera oczy po prostu ze zdumienia. Tak? Dziewięciolatkom tak mówi się o kontaktach seksualnych, tak? O masturbacji tam u czterolatków, tak? O różnorodności związków seksualnych, różnorodności rodzin właściwie od urodzenia tak po kolei, tak? Bo tam są te od zera do... Różne modele rodziny w programie Zdrowelowej i tam się wymienia. Żadna z tych modeli nie jest ani lepsza, ani gorszy. Ma pary jednopłciowe z dziećmi, pary bez dzieci. Niektórzy traktują zwierzęta jak członków rodziny. Co wy robicie i z czym się borykacie? Ostrzegamy. Powstał film To nic takiego na temat edukacji seksualnej. Ja byłam akurat tam scenarzystką i współreżyserką tego filmu. On niedługo będzie dostępny. Jest już strona To nic takiego.pl. To nic takiego. Tak. Mhm. Oczywiście troszeczkę pod włos, tak, ten tytuł nadaliśmy. A kiedy on będzie dostępny? Nie chcę tutaj uprzedzać, bo ja nie jestem... Centrum Życia i Rodziny jest producentem tego filmu, ale wiem, że... Trwają rozmowy, ponieważ w związku z pandemią nam się przesunęły pewne rzeczy, koncepcja w ogóle promocji tego filmu, miały być pokazy lokalne, więc wiem, że trwają ustalenia i lada moment będzie emisja w telewizji takiej ogólnopolskiej, więc proszę zaglądać na stronę To nic takiego, tam będzie można się na ten temat więcej dowiedzieć. To nic takiego.pl. Tak, oprócz tego, że ostrzegamy, tak, staramy się też zwracać do kuratorów, czy do Ministerstwa Edukacji, mówić, tak. Staramy się też, wiemy o osobach w różnych miastach, bo przecież to nie jest tylko problem Gdańska, tak? Łodzi, Słupska, Poznania. W Krakowie też były próby.
W Warszawie też, absolutnie tak, bo to nie jest tak, że pan Trzaskowski zrezygnował z tego programu swojego, tak? On jest realizowany program Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, który też zawiera dużo elementów, tak, o których tutaj mówiliśmy. Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Tak. Oczywiście my też jesteśmy za prawami człowieka, tylko pytanie, jakie to są prawa i dlaczego się przy okazji nie mówi, że na przykład większość osób młodych wychodzi z tak zwanych tymczasowych skłonności homoseksualnych. Nie mówi się tego, że związki te są szalenie krótkotrwałe, trwają 2-4 lata, tak, statystycznie. Więc znowu są niedomówienia, znowu jest po prostu nieinformowanie o podstawowych faktach. I znowu ta nazwa, która myli, która znaczy dokładnie odwrotnie... niż by się wydawało. Natomiast oczywiście chcę bardzo mocno powiedzieć, że też wielu kuratorów oświaty, niestety tak, musimy to powiedzieć, że się zasłania prawem polskim, które tak naprawdę jest tak skonstruowane, że zrzuca całą odpowiedzialność na rodziców. A rodzice są po pierwsze nieświadomi, czasem są też słabo zorganizowani. Brakuje takiego mocnego po prostu stanowiska, tak, rządu, który powinien wejść w ten obszar, powinien w sposób interwencyjny, powinien się temu przeciwstawić. Absolutnie zauważamy taką zbyt dużą bierność, prawda? Są deklaracje, ale za tymi deklaracjami nic nie idzie, żadnych działań nie ma. Tak, tak, w wielu dziedzinach jest. Tak jak w wielu dziedzinach. Oczywiście myśmy na przykład rozmawiali z posłem, który napisał interpelację, dostaliśmy odpowiedź, możemy się na tę interpelację powoływać na odpowiedź Ministerstwa Edukacji. I tyle. To jest wszystko. My w Gdańsku się po prostu organizujemy pewną sieć informacyjną, rozdajemy pod szkołami ulotki, jeździmy jakimś billboardem, nagłaśniamy sprawy na tyle, ile możemy. Bo wielu rodziców nie jest świadomych, co w tych programach się kryje i nie jest świadomych, w jakim kierunku to wszystko idzie. Dokładnie. Czyli jeszcze, jeśli mogę. Jest też taka inicjatywa ustawodawcza, która leży tak naprawdę w zamrażarce w tej chwili w Sejmie. Jest to pedofilii, tak? Gdzie się mówi, gdzie tak zwana fałszywa edukacja seksualna, która seksualizuje dzieci pod pozorami edukacji, tak? Powinna być prawnie zakazana. I nie ma jakby dalszego ciągu, nie ma dalszego kroku. Czekamy na to, tak? Aż to wejdzie, zostanie uchwalone, aż to wejdzie w życie. Czy rodzice, którzy chcieliby się jakoś zorganizować, mogą do Państwa się zgłosić po porady, po wsparcie? Myśmy nawet napisali specjalny poradnik. Można wejść sobie na stronę Odpowiedzialnego Gdańska, pobrać poradnik, jak się zorganizować. My się dzielimy swoim doświadczeniem. Odpowiedzialny Gdańsk. Odpowiedzialny Gdańsk. Wystarczy wbić Odpowiedzialny Gdańsk, tam jest poradnik dla rodziców. My się dzielimy swoim przeszło 2-letnim doświadczeniem tego, jak my się staramy organizować w Gdańsku, jak się bronić, jakie rozwiązania techniczne rozwiązujemy, no i co w ogóle robimy. No i po prostu też cały czas do nas się zgłaszają nowi rodzice, którzy się budzą. Jest to też, prowadzimy też kampanię informacyjną, rozdajemy jakieś ulotki. My jesteśmy w trakcie pewnego procesu, pewnej rewolucji, która ma zmienić całkiem nasze społeczeństwo. Ja też jeszcze mogę odesłać do zakładki na naszej stronie Niezbędnik Rodzica, gdzie zebraliśmy wiele różnych inicjatyw różnych organizacji prorodzinnych. Jest wszystko w jednym miejscu, są też podstawy prawne, z których można skorzystać, powoływać się na nie w rozmowach z decydentami szkolnymi. Więc też zachęcam, zapraszam, można tam dużo znaleźć pomocnej wiedzy. Niezbędnik Rodzica na stronie... ion.org.pl, zakładka Niezbędnik Rodzica. Na jednej z naszej konferencji był gościem, miał wykład profesor Wojciech Gajewski. On jest historykiem rodzinnym, zajmuje się starożytnością, ale miał niesamowicie ciekawy wykład, który był dla mnie, po prostu zmienił w ogóle mój sposób patrzenia, bo on pokazał, że tak naprawdę większość cywilizacji starożytnych, i podawał po prostu statystyki, rozpadła się z powodu depopulacji, czyli spadającej dzietności i kwestii demoralizujących, tak? Te kwestie demoralizacji mają ogromny wpływ na... Przekładają się na demografię i w ogóle na istnienie społeczeństw. Tak.